Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gratis i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi drodzy, w tej chwili szeregowy Gratis przystępuje do akcji. W sensie jestem totalnym noobem, wlazłem na War Simulator, bo chcieliście War Simulator, wiem, pewnie jestem totalnie ostatni i najgorszy, aczkolwiek trafiłem nawet na całkiem niezły serwer, na którym w sensie nie dzieje się zbyt wiele rzeczy. Więc w sensie to jakby niewiele osób progresuje, że tak powiem. To co zresztą widzicie tu po prawej liście, nic się tu praktycznie nie dzieje. Ale my będziemy dzisiaj od nich lepsi, będziemy silniejsi, mamy broń białą. W tym przypadku scyzoryk do ziemniaków. W tym przypadku pistolet na mniejsze ziemniaki. Idziemy zobaczyć, jak sprawuje się to w boju. Mogę ciebie zastrzelić, niestety nie możemy cię zastrzelić, jesteś naszym sojusznikiem. Czy bym tego chciał, czy bym tego totalnie nie chciał. Tamten gościu chodzi i kroi wszystkich. Dobra, będziemy strzelać tutaj w tych... O, proszę bardzo. On się w ogóle mną interesuje, halo? I jakby... Wydaje mi się, że w ten sposób będzie łatwiej ich trafiać. O kurde, to jest aż takie beznadziejne. To jest aż takie beznadziejne. Dobra. Po 140? Nie, ja nie dostałem 140. W sensie dostaję za każde zadane obrażenia im. Dobra, rozumiem to w ten sposób. Tylko pytanie, czy ja będę bardziej wytrzymały, czy będę w stanie na przykład kupić lepszą kamizelkę, czy na końcu jest na przykład jakiś boss, którego jestem w stanie pokonać, dzięki któremu jestem w stanie dostać więcej rzeczy. Aha, grom mi dajesz... O, teraz mi dajesz porady, super, ja już tutaj jestem na, nie wiem, na bazie wroga, już jestem totalnie na końcu terenu, a ty mi mówisz... Krystian, jeśli byś chciał się poruszać tutaj, klikaj ten właśnie, to tutaj klikaj, jest taki przycisk w ogóle wsad. Machine Gunner. On będzie w ogóle po prostu uciekał przede mną. Witam cię serdecznie. Aha, po 20... Aaaa! Po 20 obrażeń, dobra, spokojnie. Idziemy czołg rozwalić. O-o. Wydaje mi się, że czołg tak nie za bardzo... Nie za bardzo czołgowi się podoba, że tu jestem. Ale mogę zadawać po 20 obrażeń. Za co dostaję jakieś pieniążki? Tam dostaję chyba po 10, tak? Tak, po 10 dostaję, dobra. A jak stanę tu, to będzie w stanie mi czołg coś zrobić. W sensie, wydaje mi się, że czołg będzie do mnie strzelał. Tak, i rzeczywiście mnie zastrzelił. Dobrze, nie są to najlepsze bronie. Możemy przejść do nowej ery. Również. Jesteśmy... A, za 3000 się blokowało. Jesteśmy na wojnie światowej, pierwszej w sumie wojnie światowej. Tu mamy misję. O, w sumie fajnie byłoby też misję zobaczyć. Okej, zabij 9, jakby to nie jest większy problem. Możemy kupić również upgrade'y. Czyli mogę kupić na przykład Naganta. Okej, czyli mogę kupić też bronie, które są wręcz... O, i mogę kupić armor. Właśnie. To by było fajne, ale nie byłbym sobą, moi drodzy, gdybym czegoś w sklepie nie kupił. Więc zobaczmy najpierw pasy, jakie mamy. Nieskończona amunicja, flamethrower. Brzmi jak dobry deal, więc kupujemy to wszystko. Pieniądze razy dwa? To mamy już, tak bym powiedział, z ponad 1000 robuxów. Do tego mamy obrażenia razy dwa. Sprawdźmy, jak to się na razie sprawdzi. W sensie, czy ja mam w ogóle jakąś amunicję do tego? Mam amunicję. O, i ona się będzie szybko kończyła. Coś czuję, moi drodzy. Coś czuję, że ona się będzie szybko kończyła. Okej. Okay. Szybko to poszło, bym powiedział. Ale również w prawym dolnym rogu liczba jakby mojego paliwa się kończy również bardzo, bardzo szybciutko, więc muszę do nich nie dość, że podchodzić. W sensie obrażenia zadaje bardzo dobre i pieniądze również zarabiam bardzo dobre. Jestem w stanie z nich bardzo szybko wyciągać. Już plus 400. Instant. Ale zaraz mi się... Jak to czołg zniszczyliście? No i co ja mam teraz zrobić? W sensie, jakim prawem i jakim cudem mam tu działać? Witam państwa. Puf. Mogę was przypalić leciutko? Dziękuję serdecznie. Proszę we mnie nie strzelać. Byłoby bardzo miło. Komando. Okej. No i jakby to w sumie tyle. Aha, mogę... Czemu żyje, ale nie żyje? Aha, gra mnie przeniosła. Dziękuję ci bardzo serdecznie, gro. Nie chciałem poradnika, bo przez to jakoś dziwnie mi przeskoczyło. Dzięki temu jesteśmy przynajmniej w stanie kupić upgrade'y. Hej, są tego plusy. Wszystkiego mogę kupić lepszy armor, bo tak naprawdę tylko na tym mi zależy. I teraz jesteśmy w stanie kupić również pasa na nieskończoną amunicję, więc... Z 3000 robuxów tu wydałem? Z 2,5? Z 2,5? Coś takiego? Z 2,5? Jakoś tak. Jakoś tak mi się wydaje. Czyli teraz powinienem być w stanie... O, jestem w stanie używać tego cały czas. No to teraz jest inna zabawa. Dobra, przedostaliśmy się za linię wroga. Jesteśmy w stanie załatwić przeciwników, którzy stoją na naszej drodze. Możemy tutaj ukradkiem dostać się do bazy przeciwnika.
i pokonać wszystkich komandosów, którzy próbują nam tutaj zagrozić. I czy jestem naprawdę w stanie tutaj sobie... O, tu ktoś stoi w rogu, halo, proszę mi tu powiedzieć, kim pan jest. Komandosem, komanderem, o, witam serdecznie, dzięki, że tu wszystkich w ogóle poznosiliście, jakby bardzo miło z waszej strony, bym powiedział, w sensie to są darmowe pieniądze dla mnie, jakby, dzięki wam serdecznie, gościu leży w ogóle na plecach, co tu się dzieje, czy oni będą się tak po prostu respić, tak mam to rozumieć, że po prostu mogę tu stać i tyle, i to jest w sumie cała moja, w sensie, oni, o. Oni nie są w stanie nic mi zrobić po prostu. Komandos zginie. Kurde, ja mam już ile? 13 tysięcy. Dobra, idziemy chyba na wojnę światową drugą, bo jakby... Ciekaw jestem w sumie, czy miotacz ognia jest inspirowany pierwszą wojną światową, czy drugą wojną światową? Jak mam to rozumieć? Chwila, czy ja w chwili obecnej muszę w ogóle zginąć, żeby móc się dostać na respa? Respawn. O, proszę bardzo, samolot. Upgrade'y. Czy mnie upgrade'y interesują? Nie. Idziemy do nowej ery. Nowa era. Nie, wróciłem do wojny światowej pierwszej. Tak, chciałbym pójść na drugą wojnę światową. O kurde. Wyglądam jak człowiek z zachodniej granicy Polski. Tak mi się wydaje. Mogę zmienić questa w ogóle? Tak, jest zabij 14 Elite Infantry. A ile kosztuje w ogóle kolejna strefa? 30 tysięcy... Chwila. 30 tysięcy na wojnę w Wietnamie. Rozumiem. Wojny naftowe 350 tysięcy, modernistyczne, czyli jakby chyba obecne 3,5 miliona i przyszłe 35 milionów, milionów, to są chyba jakieś, nie wiem, żarty totalne, a ile mogę w ogóle kupić? Mogę kupić jakikolwiek armor? Za 9 tysięcy, locked, a czemu jest locked? W sensie muszę kupić poprzednie, tak mam to rozumieć? Muszę kupić poprzednie, tak, muszę kupować poprzednie, czyli muszę odblokować, ojeju, ja muszę odblokować po kolei. Dobra, ale już mam fajny armor, patrzcie jak wyglądam, piękny, zielony, wyglądam jak taki prawdziwy aliant. Tylko muszę znaleźć jeszcze jakichś przeciwników, bo tu nie ma przeciwników. A, tam jest pierwszy na górze. Dobra, chodź tu piechurze. I nie macie. Plus 500 za każdego dostaję. To jest czołg wysadzony, nie wiem czy czołgi też będę mógł zalatać, w ogóle jaki to ma zasięg. Całkiem spory jak napalnik i widzę, że jest, w sensie jest Tiger, który już do mnie strzela, tak? Aha, już do mnie strzela Tiger, tak? No to fajnie. Okej, nie był w stanie mi zrobić... O kurdi! Tu jeszcze jakiś za mną goni w ogóle. Oni mają karabiny, więc to jest trochę, bym powiedział, nie fair. W sensie, jak przejdę środkiem, to nikt nie zwróci na mnie uwagi poza tymi dwoma. Naprawdę, to będzie takie banalne przejście tu. O, jesteście Elite Infantry. O, jak mi przykro. Oj, chyba nie, jednak nie jest... Czemu stoicie w ogóle w ścianie? What the fuck? Przewracacie się po prostu jak nubki totalne. Witam serdecznie, dzień dobry. Ciebie gonią kolesie, tu jest lider. Już lidera nie ma. Słuchaj, gonią cię koledzy, ja tutaj ich załatwię, bo ja przyszedłem po pieniądze. Ten lider się respi 10 razy szybciej niż cała reszta. Mogę kupić maczetę. I mogę kupić, w sensie mam załatwić ich 14, więc bardzo chętnie załatwię ich 14. To ty, oh my god. No... To... Chyba ja. O kurde. Ale to na pewno jestem ja, czy to nie jestem ja? Już w sumie nie jestem pewien, czy to ja. To ja? O, lider. I tyle. 69 tysięcy, na nie, potrzebuję 30 tysięcy na wojnę w Wietnamie. Proszę mi to wytłumaczyć. Ja chciałem, o, chciałem właśnie skończyć, chciałem skończyć misję. Ja fan. Ja też. Dobrze, możecie mnie zestrzelić. Strzelacie we mnie? Halo, już się mnie boicie? Pogadamy sobie? W sensie wygląda to co najmniej dziwnie. Mogę was posmierać moim mieczykiem? Patrzcie, ale dostajecie. Bim, bim. No, oni są broken. Oni nie są w stanie mi nic zrobić. Ja mogę was tak ciachać. No, naprawdę nie jesteście w stanie mnie załatwić? Dobra, wiecie co? Popełniam karahiri. Żegnajcie. Nowa era. Wojny w Wietnamie. Lecimy na wojny w Wietnamie. Co jest chwila? Tak, chciałbym kupić. O, jestem na wojnie. Jestem na wojnie w Wietnamie. O kurde, ale krzaczory. Upgrade. I tu już samolot taki wietnamski. Musimy kupić to za 9 tysięcy. Czy jak podskoczę, to załapię? Nie, musimy wyjść i wejść. Z Wietnamu, 25. Kolejna będzie kosztowała z 50 na bank. 45, byłem blisko. 40, chwila, 45, żebym mógł od razu kupić wszystko. 45, 100, czyli jakieś 150. Weźmiemy jakąś misję podstawową, dziękuję. I tu mamy 150 i jakoś pół miliona potrzebujemy na wszystko. Okej, okay. Najpierw zobaczmy z kim w ogóle tu, czy my naprawdę z Azjatami będziemy walczyć. Jak oni się nazywają? Mele Gorilla, tak? Okej, okay, niech będzie. Jakby szybko dostajecie, w sensie szybko giniecie. Jakby mi to bardzo odpowiada, bo
O, 11 tysięcy załatwiając trzech albo czterech. A co będzie bossem w tym przypadku? Jeszcze jakiś inny czołg? Tak mam to rozumieć? Jak w ogóle, jak oni się tu szybko respią. Chryste panie, mnożą się jak Azjaci. Co tu się dzieje? Czy w ogóle palnik powinien działać tu? A oni w ogóle... Bo oni są też mele, czyli tacy, którzy podchodzą. Są gorilla zbyt... T-34-85. Naprawdę. O kurde, jak pieniądze lecą! Haha, na lewo! What the fuck? Są zwykli i są snajperzy. I są jeszcze mele, czyli tacy, którzy biją tylko wręcz. Holy Jesus, witam serdecznie. Jak to jest w środku? Elita po prostu, tak? Elita, która stoi w rogu. Jak za karę, kurde. Karny jeżyk, moi drodzy. O, witam pana serdecznie. Wbiegłeś tu? Jakby nie podobało mi się to. Boże, ilu was tu? Motka was więcej nie miała? Mamy już 290 tysięcy. Okej, czyli jakby przeskakujemy przez te poziomy totalnie. Jeszcze chwila i będę miał 500 000. Okej, zginąłem, aczkolwiek udało mi się uzbierać 800 tysięcy, więc jakby mogę kupić upgrade'y, jakie bym sobie życzył. W tym przypadku Soldier Armor. Już jestem prawdziwym takim żołnierzem, aliantem. I w tym przypadku Marine. Co prawda moja głowa wygląda totalnie na... totalnie dziwną, ale... kto by w ogóle w to wnikał? Idziemy do nowej ery, czyli w tym przypadku... wojny naftowe, czy paliwowe, można to również w ten sposób. Teraz tak, sprawdzając, mamy 3,5 miliona, nie będzie to już zbyt łatwe. Witam serdecznie pana żołnierza z przyszłości, ja już jestem bardziej takim człowiekiem, no niestety, z przeszłości, ale będę niedługo z przyszłości, spokojnie. Wojny naftowe, 4 tysiące mi brakuje na jakiś lepszy armor. Dobra, ja to dozbieram, chwila, 4 tysiące. 4 tysiące nie brzmi jak wyzwanie. 550, 1,5 miliona, 5 milionów na wszystko. Pytanie, tak naprawdę, pytanie, ile będę tu w stanie dostawać pieniędzy, bo przypominam, mamy wszystkie możliwe pasma, mamy flamethrower, pieniądze raz dwa, obrażenie raz dwa, nieskończona amunicja. To jest airstrike w ogóle. Boję się puścić airstrike, szczerze mówiąc. 1400, o witam, skąd wy się tu nagle wzięliście? I dostaję z was po... Chwila, ja już dostałem 80 tysięcy? I te 54, tak. Holy Jesus. Dobra, ten czołg wali mocno. Musimy kupić lepszą zbrojkę, bo ja inaczej nie jestem w stanie tu wytrzymać. Ja muszę coś z tym zrobić, muszę powalczyć trochę. Dobra, jesteśmy za ścianą. I teraz uwaga, idziemy na te 54. Skakuję na ciebie. Nie jesteś w stanie we mnie strzelić. Nie jesteś w stanie we mnie... Dobrze! Załatwiony, proszę bardzo. Pyk, pyk. Mam połowę zdrowia. Nie zawaham się użyć. Obrońcy! Obrońcy z karabinami! Nowoczesne karabiny! Milicja chowająca się za ścianą. Nie wiem, co się stało. Nagle znowu obrońcy. Znowu milicja. Palę skrzynki. Nie wiem, co tutaj w nich było. Biegniemy dalej. Obrońca kolejny. Kolejna milicja. Obrońca. Obrońca jednak nie obronił. Tutaj kolejny obrońca. Jednak nie przeżył. Spas do odblokowania. Spas myślę, że byłby jednak... Słabym wyborem. Kolejny obrońca pokonany, nie ma tu nikogo. Wchodzimy do środku, a tutaj już są strażnicy pałacowi, którzy dają mi zaskakująco fajną ilość gotówki, jak tak powiem. No, i teraz odkryłem taki trik, że wystarczy chodzić w kółko i ten warlord się będzie co chwilę pojawiał. Uwaga, pyk, trzy, dobra, jednak nie on najpierw. Najpierw strażnicy, nie można im pozwolić zacząć strzelać, bo wtedy będzie problem. Ale zauważyłem, że ten warlord o wiele szybciej jest w stanie załapać w ogóle, jeśli chodzi o strzelanie, niż oni. I mamy 2,5 miliona, więc jakby w momencie, kiedy jesteśmy w stanie to ogarnąć. A teraz praktycznie nie tracimy zdrowia, jak to w ogóle działa? O, dobra, teraz tracimy bardzo szybko, kiedy zaczynają tylko w nas strzelać, co mi się bardzo nie podoba. Uwaga, warlord, 3, 2, 1, 1, pół, 1 czwarta. Zaczynam panikować. Dobra, pojawili się. O Boże, on mnie załatwi. Jednak nie. Jednak strażnicy tutaj pokonani. 3,8 miliona. Czy uda mi się dozbierać 5 milionów? Wielka, ekscytująca chwila. Czy uda mi się dozbierać... Już obrońca biegnie w moją stronę. Czy... Nie, jednak zawrócił. Czy uda mi się zebrać 5 milionów, żeby zrobić tutaj wszystko od razu? Pyk, pyk. Trochę zdrowia również odzyskałem w międzyczasie. Znowu obrońca. Znowu pojawili się strażnicy. Strażników załatwiamy. Jeden strażnik postanowił uciec. Przestraszył się mnie. Chyba. Załatwiamy kolejnego. 4,8 miliona. Jednak wraca. Nie jest chyba... Nie! Proszę mnie do mnie strzelać. Jednak wraca. Jednak ja go zabijam i mamy 5 milionów. Więc, moi drodzy... Powiem wam szczerze, że gram obecnie niecałe 20 minut, a jesteśmy już na takim poziomie, że ja nawet nie wiem, co powiedzieć za bardzo w chwili obecnej. To odblokowujemy za milion i powinniśmy mieć... O kurde, jak ja wyglądam!
jak prawdziwy żołnierz z kosmosu. I teraz możemy blokować nowoczesne. O, w mieście! Albo w miastach raczej będziemy walczyć. Dobra, zbieram to. Fajne jest to, że w sumie cały czas ten flamethrower daje sobie radę. On się jakby upgrade'uje. 1 000 000, 5,5, 10. Czyli jakieś 16 milionów potrzebujemy. Mniej więcej. 16, a tu chyba było 35, bo razy 10. Na pewno uda nam się przejść dalej. Aczkolwiek na razie zobaczmy, jak to wygląda. Jest tu zwykły żołnierz, z którego dostaje 200 tysięcy. Okej, okay, nie będzie aż tak trudno, mi się wydaje. Tam jest już Abrams. O kurdi. Mele, tutaj jakiś żołnierz też. Zwykli są chyba z karabinami, tylko tu jest jeden większy problem. Właśnie, Abrams już będzie do mnie strzelał. Dobra, ja tu umrę raczej na hita od tego Abramsa. Dobra, nie dostrzelił do mnie jednak. Jeszcze do mnie nie dostrzelił, teraz może do mnie dostrzeli. Nie dostrzelił również. A, goni mnie jakiś z nożem. Abramsa, Abramsa, bo on tutaj największy mi da. A, 2 miliony pokonany, proszę bardzo, bez problemu. Dobra, pokonani. Tutaj kolejny sobie załatwimy, bang. Słuchajcie, mamy 2,9 miliona już. Potrzebuję chyba 16. Czy oni też mają flamethrowery? Proszę do mnie nie podbiegać. Ty masz flamethrowera? Nie jestem w stanie... Nie, macie karabiny. Dobra, na spokojnie, macie karabiny. Nikt mnie nie goni. Ja na ostro... Czy te beczki wybuchają? Mam nadzieję, że nie. Jednak nie. Halo! Wsparcie! Pół zdrowia straciłem na tym. Dobra, wbiegam tu. O Boże, elitarni żołnierze już. O kurde, zaczął mnie strzelać, muszę uważać. Pyk, pyk i tam w rogu się jakiś schował. I mamy 13 milionów już mamy. Holy Jesus. Jak oni się tak w trójkę pojawiają w jednym miejscu, to jest w ogóle ekstremalnie... Dobrze, ale niestety momentami się nie... Mamy już 19 milionów, co się dzieje, what the fuck. Dobra, kupujemy za 3 miliony. O, wyglądam jak z takim beretkiem. Proszę bardzo, i teraz... Dobra, mam kask. To już taki bardziej nowoczesny rzeczywiście, bardziej nowoczesny żołnierz. I to już bardziej taki SWAT bym powiedział może. Taki do zadań specjalnych. No to teraz 35 minut, w sensie... Myślę, że to będzie tylko chwila farmienia. No, tak w sumie a propos chwili farmienia, to już mamy 34,7 miliona. I mamy już kolejne miliony, w sensie oni się tutaj bardzo fajnie respią w sumie w jednym miejscu i jesteśmy w stanie bardzo dużo z tego zyskać. I będziemy mieli... O kurde! Pistolet laserowy. Muszę tak naprawdę później kupić zwykłe bronie i zobaczyć, jak bardzo to się opłaca. W sensie, czy w ogóle się to opłaca, bo jakby no, ten flamethrower jest totalnie OP. Ja nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Kurde, lecimy z tym. Dobra, no to lecimy restartem. Także, biegnijmy odblokować nową erę, a w nowej erze, czyli najnowszej, to jest przyszłość. O kurde. Ja pierdziu, jakieś latające statki. I tu są Rebirthy. Ciekawie, dobrze, dostanę za to 8 milionów, za zabicie 9. Teraz tak, upgrade, ile kosztuje upgrade? Stać mi na pierwsze 32 miliony, 65, dobra, potrzebujemy z 200 tysięcy, co jest? Dobra, nie ma na razie również kolejnych R, wydaje mi się, że jakby tutaj też poziom R jakby się skończył w tym przypadku. Na razie wchodzę z armorem z poprzedniej strefy jakby. To wygląda troszeczkę jak ze Star Warsów, w sensie wszyscy są na biało ubrani i mają jakieś lasery. Czy ja dostałem milion w tej chwili? Ja dostałem chyba milion w tej chwili. Czy to jest jakiś że... O kurde, tam jest jakiś czołg przyszłości w ogóle. Dobra, załatwię was. Tak, żebyście za bardzo we mnie nie strzelali, bo nie podoba mi się, szczerze mówiąc, ta opcja. Dobra, nie postrzelam. O kurde! A was skąd tu tyle nagle? Dobra, traciłem trochę zdrowia, nie ma problemu. Już. Odsuńcie się. O, a ty co jesteś? Space Commando. Dobra, ciebie też nie ma. Dobra, chyba nikt cię więcej nie zagrował. Dobra, jednak ktoś się jeszcze zagrował. Ten jeden jeszcze się zagrował. I ten jeden jeszcze się dwóch się zagrowało. I lecimy na czołg. Czołg nie traf... Dobra, nie trafił. O kurde, jak on strzela często. Trzeba go tłuc jak najszybciej. Laser dagger. O kurde, 60 milionów. Lecimy. Nie! Nie jestem pewien. Nie, nie załatwiłem go. Tak mało brakło. Ale jednego w ogóle załatwiłem, tylko tego lasera. Augment armor. Dobra, mamy odblokowane różne rzeczy. Więc tak, możemy kupić to. I to jest jakby taki podstawowy tutaj. I ten jest za 65 milionów. W ogóle bronie podstawowe, jeśli bym chciał kupić, to musiałbym od Tribal? Medieval? Colonial? Tu są w ogóle jakieś... O, tak jakby chcieli wprowadzić takie stare czasy, w sensie takie tutaj plemienne, średniowieczne. No, to by było fajne, to by było fajne, bo zaczęliśmy tak naprawdę od I wojny światowej. Co było troszeczkę wyprzedzone, no ale no nie będę na to narzekał. Lecimy pozabijać trochę ich.
i pozarabiać. Dobra, udało mi się dobić ten czołg, więc w tym momencie powinniśmy tylko pokonać... O kurde, Royal Guard jest na fioletowo jakoś w ogóle. Ile pieniędzy z niego też nie wiem, szczerze mówiąc. O kurde, po 3 miliony czy 30 milionów? Po 3 miliony chyba z jednego leci. I tu jest jakiś dowódca, Overlord. O kurde. Dobra, 149 milionów. I ten gościu w ogóle, ten Overlord, to on ma broń wręcz. On nie ma broni laserowej, tak jak wszyscy. W sensie nie strzela do mnie. Niektórzy mają w ogóle paski na żółto jakby. O nie, ty lepiej do mnie nie podchodź, bo jak ty mnie siekniesz, to ja wyczuwam, będzie problem tutaj. 240, w sensie to jest już tak chyba totalnie, można chyba wszystko odblokować. W sensie ten Flamethrower, mimo że tak naprawdę Flamethrower, powiedzmy, no bo tak jakby dodatki są wszystkie do niego. Obrażenia są razy dwa, pieniądze są razy dwa i nieskończona amunicja. Wszystko są do niego, czyli tak naprawdę kupiliśmy tylko Flamethrower i dodatki do niego. I chyba 2500, 3000 robuxów? Ale no, sami widzicie, że można wtedy to przejść w sekundkę po prostu. W sekundkę praktycznie. Idę jeszcze zrobić upgrade i w ogóle, a nie, misji nie skończyłem jeszcze. I w upgrade'ach teraz możemy kupić jeszcze, nie tu, armor, kupić jeszcze lepszą zbroję. O, to już wygląda sensownie, to już wygląda sensownie. I cyborg armor, najlepszy możliwy armor na chwilę obecną w tej grze. Oczywiście można byłoby robić rebirthy i tak dalej, ale udało moi się, drodzy, nam ukończyć wszystko, więc jeśli wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie mnie zafollowować na Robloxie, bo zbieramy na statuetkę Robloxa. Chcieliście? Macie? Jeśli wyjdą update'y, chętnie się dowiem i nagram więcej. Komentujcie, subskrybujcie, no i pa, pa!